Tomek, sprawiedliwy werdykt? Oczywiście. No tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, dlatego że Michał Cichy, jego ciosy nie docierały do głowy szalonego reportera. Szalony kilka razy trafił. Kilka ciosów na początku gdzieś Cichy miał. Niewiele brakowało, żeby trafiły te ciosy, ale jednak główną robotę wykonały low kicki szalonego reportera, który trafiał precyzyjnie i też utrzymywał. Myślę, że przewaga masy, bo tutaj była chyba 7 kg różnicy wagi, też były na korzyść szalonego reportera, i który, trzeba mu przyznać, że kondycyjnie dość dobrze zniósł ten pojedynek. Jakie jeszcze plusy szalony reporter zaprezentował w tej walce? Odporność psychiczna, bo tutaj na nim była duża presja, ciążyła. On po raz pierwszy też wychodził do klatki i tutaj ta presja mogła mu przeszkadzać, ale jak widać, odnalazł się znakomicie. Tutaj w przerwie, w narożniku było widać, jak popija sobie spokojnie wodę, gdzieś ma ten plan ułożony. Okazało się pewnie po pierwszej rundzie, że nie taki diabeł straszny i panuje nad wszystkim. Także gratulacje dla szalonego reportera. Dzięki, Tomek.